Samo badanie piersi to proste badanie, które powinna wykonywać każda kobieta, właściwie już każda dziewczyna od momentu, kiedy ma piersi. Dlaczego to jest takie ważne? Ano właśnie dlatego, że kobiety, które badają same swoje piersi, znają je dokładnie i bardzo szybko zauważą, jeśli pojawi się w nich coś nowego. To jest bardzo ważne, ponieważ każda zmiana, która jest wykryta wcześnie, jest po prostu wyleczalna. Natomiast jeżeli dopuścimy do tego, że zmiana już przekracza 1 cm, wtedy leczenie staje się skomplikowane i jego wynik często jest niestety niepewny. Dlatego zachęcam wszystkie panie, kobiety, dziewczyny, żeby badały swoje piersi 1 raz w miesiącu, po miesiączce. Badając piersi, trzeba je oglądać i dotykać. Wtedy, kiedy piersi dotykamy, szukamy w nich wszelkiego rodzaju guzków i zgrubień. Pamiętajmy, żeby nie bać się samobadania, ponieważ nie każdy guzek jest rakiem. Z 5 wykrytych, znalezionych zmian w piersi, jedna tylko jest podejrzana o to, że może być nowotworem złośliwym, ale same też nie stawiamy sobie takiej diagnozy. Tylko wtedy, kiedy znajdziemy guzek w piersi, powinniśmy pójść do lekarza i przeprowadzić dalszą diagnostykę, która najczęściej polega na tym, że najpierw będziemy mieć wykonane USG piersi, później ewentualnie dalsze badania, czyli mamografię, ukłucie cieniutką igłą po to, żeby sprawdzić, jaki to jest rodzaj guzka. Nie bójmy się samobadania piersi, nie bójmy się badania piersi.